Czy istnieją ogólne przeciwwskazania do zabiegów estetycznych? Zabiegi medycyny estetycznej są bardzo popularne ostatnio. Niemniej jednak musimy pamiętać, że nie wszystkie osoby mogą poddawać się zabiegom medycyny estetycznej. Musimy pamiętać o tym, że są przeciwwskazania bezwzględne do wykonania zabiegów medycyny estetycznej i też przeciwwskazania względne. I te przeciwwskazania bezwzględne to możemy podzielić na takie naturalne, i do tego zaliczamy okres ciąży i okres karmienia. Także kobieta, która jest w tym okresie, absolutnie nie może być poddawana tego typu zabiegom. Jest to związane z tym, że brak jest badań, które potwierdzają, że nie ma ryzyka wystąpienia nieprawidłowości u płodu czy u dziecka w trakcie wykonania zabiegów medycyny estetycznej. Natomiast cała grupa przeciwwskazań do zabiegów medycyny estetycznej to są oczywiście choroby. Musimy pamiętać, że pacjent, który się decyduje do nas przyjść i wykonać zabiegi medycyny estetycznej, generalnie powinien być zdrowy. I szczególnie jest to istotne w przypadku, kiedy są choroby przewlekłe, choroby z układu autoimmunologicznego. Także głównym przeciwwskazaniem to jest choroba nowotworowa, okres leczenia choroby nowotworowej, stan po leczeniu choroby nowotworowej. Choroby, całą dużą grupę stanowią choroby z autoagresji. I tutaj należy wymienić choroby reumatoidalne, zapalenie stawów, toczyn trzewny, choroba SM, również choroba Leśnickiego Crohna, choroba colitis ulcerosa, czyli wszystkie te choroby, które u podłoża mają reakcję na własne tkanki, choroby z autoagresji. Problemem następnym to są problemy zapalne skóry, choroby zapalne bakteryjne, wirusowe, grzybicze. I tutaj możemy się poddać zabiegom medycyny estetycznej wtedy, kiedy te choroby są już wyleczone. Takim dużym problemem jest opryszczka, która się pojawia. I w przypadku oczywiście aktywnej opryszczki absolutnie nie możemy wykonywać tego typu zabiegów. Natomiast jeżeli mamy już opryszczkę wyleczoną, ale jednak ona się często pojawiała, w tym przypadku musimy zachować taką, dokonać takiej podania leków wcześniej, taka profilaktyka przeciw zakażeniu wirusowi opryszczki. Także wszystkie stany zapalne muszą być wyleczone, zanim będą wykonywane zabiegi medycyny estetycznej. Kolejnym problemem są problemy z gojeniem się skóry. Jeżeli pojawiają się bliznowce, jeżeli skóra niedobrze się goi, nie jest to osoba, która powinna stosować zabiegi medycyny estetycznej, szczególnie te głębokie, z naruszeniem ciągłości skóry, bo tutaj mogą pojawić się problemy. Pamiętajmy również o lekach. Musimy leki odstawić. Leczenie antybiotykami jest przeciwwskazaniem do wykonania zabiegów medycyny estetycznej. Leki, które rozrzedzają nam krew, również musimy odstawić w przypadku wykonywania np. mezoterapii, liftingu wampirzego. W tym przypadku również musimy zachować szczególną ostrożność. Także istnieje szereg przeciwwskazań, które muszą być bardzo dokładnie omówione z lekarzem medycyny estetycznej. Lekarz decyduje, bardzo istotne jest to, żeby nie zaniedbać niczego i żeby nie zataić niczego, dlatego że w takim przypadku nie tylko nie będzie dobrego efektu, ale mogą pojawić się powikłania po zabiegach medycyny estetycznej, ale również zaostrzenie konkretnej choroby, którą ma pacjent. Powiem jeszcze o takich przeciwwskazaniach jak padaczka, która nie jest leczona, cukrzyca, która nie jest wyrównana, jak również choroby psychiczne stanowią też przeciwwskazanie do tego typu zabiegów.